tylko w kilku zdaniach, żeby już nie zabierać czasu, powiedzieć Państwu o tej części naszych pomysłach, naszych działaniach, które mają odzwierciedlenie korespondencyjne. W dniu 9 stycznia otrzymaliśmy informację formalną z Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania naszego. Cytuję, w związku z pismem i tak dalej, spółki Lech, Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania spółka informuje, iż od dnia 7 stycznia 2020 roku nie może przekazywać zmieszanych odpadów komunalnych z gminy Sokółka do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku w związku z odmową spółki dotyczącą ich przyjęcia. Jednocześnie informujemy, iż zostały podjęte działania dotyczące znalezienia instalacji zastępczej, która mogłaby przyjąć wyżej wymienione odpady, jednakże wszystkie instalacje z województwa podlaskiego odmówiły ich przyjęcia. Szanowni Państwo, tą informację niezwłocznie tego samego dnia 9 przekazaliśmy do Urzędu Marszałkowskiego i do Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z prośbą o zajęcie stanowiska i pomoc w rozwiązaniu zaistniałego problemu związanego z odbiorem zmieszanych odpadów komunalnych o kodzie 200301 z terenu gminy Sokółka z prośbą o potraktowanie sprawy jako pilnej. Po wystąpieniu 9 stycznia, 17 lutego otrzymaliśmy odpowiedź, którą też pozwolę zacytować, jest krótka. Podlaski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w odpowiedzi na pismo z 9 znak i tak dalej w sprawie zaistniałego problemu związanego z odbiorem zmieszanych odpadów komunalnych o kodzie z terenu gminy Sokółka informuje, iż utrzymanie czystości i porządku w gminach należy do zadań własnych gmin. Zawarte w związku z powyższym obowiązkiem umowy na odbiór odpadów lub odbiór ich zagospodarowanie wskazują instalacje, do których odpady powinny być przekazywane. Mimo zmian, które omówiła pani burmistrz, czyli od 6 września, kiedy przestała działać regionalizacja, umowy te zachowują ważność przez okres, na jaki zostały zawarte. Czyli po raz kolejny mamy podkreślenie, że umowa, którą my mamy zawarte z MPO, a MPO z odbiorcami, zachowują swoją ważność. Ponadto nadmieniam, iż Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska prowadzi kontrolę instalacji komunalnych w zakresie przestrzegania przepisów i decyzji administracyjnych, nie odpowiada jednak za utworzenie i utrzymanie w województwie zintegrowanej i wystarczającej sieci instalacji gospodarowania odpadami. Powyższe określa Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami, o czym mówiła przed chwilą pani burmistrz. Z kolei Urząd Marszałkowski odpowiedział nam na wystąpienie z dnia 9 stycznia, 21 lutego. No, główne fragmenty z tej odpowiedzi w nawiązaniu i tak dalej. Informacja, że weszła zmiana legislacyjna. Aktualnie istnieje jedynie obowiązek zagospodarowania tego strumienia odpadów w instalacjach komunalnych zapewniających mechaniczno-biologiczne przetwarzanie niesegregowanych zmieszanych odpadów komunalnych i wydzielenie z nich frakcji nadających się w całości lub w części do odzysku bez ograniczeń obszarowych w zakresie województwa podlaskiego. To, co właśnie podkreślała pani burmistrz. Następnie marszałek województwa podlaskiego utworzył listę funkcjonujących instalacji komunalnych w województwie podlaskim. Tutaj, gdzie ona jest dostępna, tam znajduje się 7 instalacji wymienionych i sentencja tego pisma. Mając powyższe na uwadze, wskazane jest poszukiwanie możliwości zagospodarowania problematycznej frakcji odpadów komunalnych o kodzie 200301 odbieranych z terenu gminy Sokółka w instalacjach o statusie instalacji komunalnej określonych na listach poszczególnych marszałków województw na obszarze całego kraju. Czyli marszałek nas odsyła, szukajcie w innych województwach. Kolejne podjęte przez nas działania to jest wystąpienie z prośbą właśnie do wszystkich imieni, o czym mówiła pani burmistrz, członków Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki BIOM, aby rozważyli przyjęcie gminy Sokółka jako udziałowca i aby określili ewentualnie warunki finansowe tego przyjęcia. Zanim do tych rozmów miałoby dojść, prosimy, aby
odpowiedzieli pozytywnie w związku z odmową spółki Lech i pozwolili naszej spółce MPO wozić na teren Biomu. Ja przypomnę, że możemy obejrzeć cennik Biomu. Za odpady mieszane, zmieszane Biom liczy 430 zł. W tej chwili, do tej chwili w Białymstoku MPO płaciło 230, a za tekturę, jeżeli dobrze pamiętam, chyba i puszki, 28 zł za tonę już dla Biomu trzeba zapłacić. Nie mamy jeszcze formalnego stanowiska członków Rady Nadzorczej i Zarządu. Niemniej jednak o tej wizycie pani burmistrz powiedziała. Myślę, że tutaj ta droga współpracy z Biomem dobrze rokuje. Burmistrz Sokółki wystąpił też do wszystkich przedsiębiorstw wymienionych, do wszystkich przedsiębiorstw prowadzących instalacje komunalne w województwie podlaskim pismem z dnia 18 lutego. Burmistrz Sokółki zwraca się z uprzejmą prośbą o umożliwienie przyjmowania do państwa instalacji odpadów komunalnych z terenu gminy Sokółka i tak dalej. Niniejsza prośba podyktowana jest, wiadomo, odmową Lecha. Uprzejmie prosimy o potraktowanie sprawy jako pilnej. Odpowiedziała nam jedna instalacja na tą chwilę z Łomży, że nie może przyjmować odpadów, ponieważ ma remont sortowni. Nie jesteśmy w stanie przyjąć od państwa zmieszanych odpadów komunalnych. Pozostałe instalacje na tą chwilę nie udzieliły odpowiedzi. I w nawiązaniu do tych informacji, które przedstawiła na temat spalarni pani burmistrz, zaproponowaliśmy i wystąpiliśmy do pana ministra Michała Kurtyki, ministra klimatu, z pismem, w którym przedstawiliśmy sytuację na karczach, to znaczy zgromadzone odpady na karczach, tak zwanych karczach starych, odpady zmagazynowane, odpady na nowych karczach zmagazynowane, odpady na kwaterze. Przekazaliśmy wszystkie informacje odnośnie wielkości, te, które oczywiście znamy, tych, których nie znamy, wskazaliśmy się, że są to wielkie ilości i wskazaliśmy drogę rozwiązania tego problemu z odbiorem na bieżąco we współpracy raczej ze spółką Biom. Natomiast indywidualnie też będziemy się, jak sądzę, starali, ponieważ według, nie wiem, jest jeszcze pan redaktor, prawdopodobnie mieszkańcy Sokółki zareagowali pozytywnie w ankiecie na spalarnię. Myślę, że nie wskazujemy w tym piśmie, nie daj Boże, że spalarnia miała być zlokalizowana w Sokółce. No niemniej jednak taka forma zagospodarowania przekształcenia termicznego odpadów, myślę, że zaczyna zyskiwać aprobatę, ale to jest początek drogi i nie wiadomo, jak ta droga będzie przebiegać.